Witam was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. I po raz kolejny, moi drodzy, nagrywam w okolicach północy, więc nie spodziewajcie się ode mnie, że będę jakiś super, hiper, mega pobudzony czy coś w tym stylu. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć? Dzisiaj chciałbym zagrać jakąś inną postacią niż Isaac i spróbować gdzieś dotrzeć tą postacią. Jednakże, kurczę, kusi mnie, żeby zagrać tym Isaaciem, ale z drugiej strony kusi mnie też Blue Baby. I chyba Blue Baby w takim wypadku zagramy, ponieważ wiecie, Blue Baby równa się możliwość odblokowania w przyszłości kostki sześciościennej, jeżeli uda nam się pokonać Isaaca, a wiemy, że ja teraz będę starał się właśnie pokonać Isaaca Blue Baby tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak bardzo zmieniła się gra, kiedy gramy Isaaciem i kiedy posiadamy dodatkowo właśnie jak ona się nazywała? Kostkę sześciościenną. Kostkę, która pozwala nam przerolować przedmioty, co 6 bodajże pomieszczeń. A teraz niby się to troszeczkę zmieniło i działa to na korzyść gracza, troszeczkę przy okazji utrudniając rozgrywkę, co jest fajne. I bliźnięta, tak? Nie, to jest rak. HP, coś tam jeszcze. Ale zobaczcie, jak szybko zmieniły nam się nasze statystyki i jak bardzo szybko zdobyliśmy więcej Spirit Heartsów, które na jakiś czas utrzymają nas przy życiu. Bo pamiętajcie, że przy Blue Baby wszystkie przedmioty, które w normalnych okolicznościach dają nam życie. Tutaj to akurat mówię dla osób, które dopiero przy Rebirthie rozpoczęły przygodę z Isaaciem i nie znają tej serii. Dlatego właśnie dla was, moi drodzy, krótkie przypomnienie, jak działa Blue Baby. Blue Baby otóż działa w taki sposób, że jeżeli wykorzystacie przy Blue Baby jakiś przedmiot podnoszący życie, podnoszący maksymalną ilość zdrowia, czy to mniejsze od 3, czy cokolwiek innego, nie wiem, dinner, tutaj wstawcie sobie dużo, dużo przedmiotów, no to słuchajcie, jest tak, że życie nam się nie podniesie, ponieważ no Blue Baby nie żyje, więc oficjalnie więcej życia mieć nie może. Ale stanie się coś takiego, że podniesie nam się nasze zabezpieczenie życia. To znaczy będziemy mieli więcej będziemy mieli Spirit Heartsów, które są w stanie coś tam nam pomóc. I tak, użyłem karty The Empress tylko dlatego, że widzę, że jesteśmy dość słabi względem tego, co prezentuje Duke of Flies i niestety musiałem się poratować tą kartą, no ale Zdzira Babilońska w tym wypadku no, posłużyła nam bardziej. I mamy lunch, który znowu podniósł nam życie, ale tak jak mówię, to jest tylko chwilowe. I powiem wam szczerze, że że zrobię jedną rzecz, właśnie. Spróbuję wejść do Curse Rooma i coś z niego ugrać. Widzę, że dostaniemy z niego czarną Curse Immunity plus Evil Upgrade. Super! Po raz pierwszy widzę, jak wygląda i w ogóle jak ma działać właśnie czarna świeca. I muszę powiedzieć, że myślałem, że będzie to przedmiot aktywny, a tu się okazuje, że jest to przedmiot pasywny. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo nie muszę wymieniać swojej magicznej kupy, a do tego właśnie Curse Immunity. Zastanawiam się, na czym będzie to polegać.
Ale jeżeli to będzie to, o czym myślę, to znaczy będzie to jeden z tych przedmiotów, dzięki któremu tak naprawdę nie będziemy mieli żadnego Curse of the Blind, Curse of Darkness i tak dalej na piętrach, to muszę powiedzieć, że wow, to jest... Nie powiedziałbym, że to jest OP przedmiot, tylko to jest naprawdę bardzo przydatny przedmiot, który... No, który ma dość niski drop rate, więc trzeba przyznać, że to, że wypadł nam dodatkowo jeszcze w Curse Roomie, no to jest naprawdę ogromne nasze szczęście, że tak powiem. I szczęście moje jest jeszcze takie, że prawie wlazłem w to, czym monstro w nas pluje i wow. I znowu prawie wlazłem. I powiem wam jedno, że wydaje mi się, mam takie dziwne przeczucie, że monstro, że ogólnie, że Dark Candle, czy też Black Candle sprawia dodatkowo, że trafiamy na silniejszych przeciwników, bo walczyliśmy z czempiońską wersją Monstro 1, a teraz walczymy z czempiońską wersją Larego Juniora i jeżeli rzeczywiście Black Candle dodatkowo podnosi poziom trudności gry, no to rzeczywiście będzie takie prawdziwe wyrównanie tego przedmiotu pod tytułem dostajesz dużo fajnych rzeczy, ale w zamian będziesz musiał się troszeczkę, drogi graczu, pomęczyć. I powiem szczerze, że to jest takie fair podniesienie poziomu trudności ze strony gry. Tak, szczerze powiedziawszy, serio, bo są gry, były gry przez wiele lat takie, że no niestety, ale miały fajny poziom trudności, ale te gry nie były fair. Ostatnio powiem wam, że nawet miałem okazję przetestować na PlayStation 4, pamiętajcie, ja Playa 4 nie mam, więc tylko przetestowałem przez kilka godzin u znajomego Bloodborne'a i powiem wam szczerze, że po 3 godzinach grania w Bloodborne'a naprawdę stwierdzam, że tą grę, ta gra jest naprawdę fajna i no podoba mi się, nie będę nikogo tu oszukiwał, bardzo mi się ta gra podoba. Przy okazji SMB Fan, tak? Super Meat Boy Super Fan, więc... Wow, teraz wyglądamy śmiesznie i wszystkie stacje poszły w górę, w tym nasz damage, z czego najbardziej się cieszę, bo niestety nie domagaliśmy, niestety pod względem naszej siły obrażeń, które zadajemy, ale wracając jeszcze właśnie do Bloodborne'a, słuchajcie, powiem szczerze, że Bloodborne naprawdę na początku myślałem, oglądając tam, wiecie, takie zajawki filmowe, gameplaye, jak inne osoby grają, powiem wam, że rzeczywiście wydawało mi się, że ta gra spocznie na laurach, tak, i niestety będzie takim Soulsem w wiktoriańskiej erze. I szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę z tego, że się pomyliłem, bo gra jest naprawdę wow. I szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym kupować PlayStation 4, to w jakimś właśnie pakiecie z Bloodborne'em czy czymś z tych rzeczy. Bo wiecie, ja jestem raczej takim graczem, który kupuje daną grę, daną platformę, daną konsolę, czy bardziej właśnie platformę, nie mówmy konsolę, nie mówmy PC, bo tak jak mówiłem, ja tutaj w żadne wojny konsolowo-pecetowe nigdy nie zamierzam wchodzić, bo dla mnie to jest bez sensu, ja jestem graczem i tyle. Ale gdybym miał kupować właśnie platformę PlayStation 4 w tym momencie, to są dwie gry, które chciałbym zagrać na tej platformie. Jedną z nich jest... Jedną z tych gier jest... Jak ona się nazywała? Jest Killzone After... Killzone... Teraz nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa. Ten Killzone najnowszy, który właśnie wyszedł, który naprawdę wow! Nie lubię strzelanek. Ale seria akurat Killzona szanuje i... Dobra. Zanim dokończę swoją myśl, powiem tak.
to się zaczyna robić absurdalne, bo dostajemy naprawdę dość dobre, dość bardzo dobre przedmioty. Dobra, Goathead weźmiemy i Guppy Scholar również weźmiemy i serio, to się robi tak troszeczkę, że tak powiem, no OP run. Po raz kolejny będziemy mieli OP runa i po raz kolejny ktoś powie, że nudzi się, tak Mateusz, patrzę na ciebie, że nudzi się, bo OP run. Jeszcze nie tyle, że nudzi się, może źle to zinterpretowałem, raczej OP run is always a win run, jak to niektórzy mawiają nawet na Reddicie. I powiem szczerze, że zgadzam się w tym z 50%, a w 405% się nie zgadzam, a w 5% uważam, że jest to bzdura. Ale okej, to tak moim zdaniem. Słuchajcie, wracając właśnie do tego. Jeżeli miałbym właśnie kupować Playa 4, to dla dwóch gier. Bloodborne'a oraz właśnie Killzone'a. Bo Killzone jest takim FPS-em, który na konsolach jest dla mnie bardzo, bardzo znośny i bardzo mi się podoba. I bardzo, bardzo, bardzo uważam serię Killzone'a za taką jedną z rewolucyjnych. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy spotkałem się z Killzone'em właśnie na Playu 2 u mojego kuzyna, gdzie on Playa 2 sprowadził z zagranicy przed polską premierą wraz z dużym pakietem gier i szczerze powiedziawszy naprawdę, znaczy przed premierą polską, tam było kilka miesięcy, plus on właśnie nie mieszkał do końca w Polsce, tylko tutaj przyjeżdżał od czasu do czasu, właśnie na wakacje głównie. I powiem wam, że właśnie przywiózł ze sobą wtedy Playa 2, jeszcze tego Fatka, tego pierwszą wersję Playa 2, i przywiózł ze sobą właśnie Killzone'a w późniejszym już etapie. Na początku to się zachwycałem Ratchetem i Clankiem i całą tymi grami. I szczerze powiedziawszy, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy Killzone'a, to powiedziałem, że zmieniłem swoje zdanie wtedy, że w FPS-y rzeczywiście da się grać na padzie. Nie we wszystkie. W dalszym ciągu ja nie lubię FPS-ów, nie zrozumcie mnie źle, ja po prostu nie przepadam z FPS-ami. Musi być taki FPS, żeby mnie do siebie przekonał i takim FPS-em jest na przykład Portal 2, chociaż tam jest dużo bardziej z gry logicznej to niż z, wiecie, niż z FPS, ale okej. Dodatkowo oczywiście Half-Life, bo dlaczegoż by nie, Half-Life przecież też jest genialną grą. I Battlefield Bad Company 2, także Call of Duty. Pierwsze części, które są już uznawane wielokrotnie za klasyka. A także Call of Duty 4, pierwsza część Modern Warfare'a. Powiem wam, że to są gry FPS, które ja z przyjemnością kupiłem. Bardzo byłem zadowolony, że mnie przekonano do tego w ogóle z Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Jest śmieszna historia pod tytułem, wszyscy wiedzieli, że ja FPS-ów nie lubię. Ile ich zdałem i ogólnie nie grywam w FPS-y. I właśnie Lelis dał mi po raz pierwszy, powiedział, masz tutaj multi, pograj sobie chwilę. Pograłem, mówię, kurde, ta gra jest fajna i w ogóle. I gram po raz z nią pierwszy, jestem trzeci albo czwarty na serwerze. Lelis, jakiś łatwy serwer. I wtedy tak Lelis spojrzał się na mnie i prawie szczając ze śmiechu powiedział, wiesz co? To jest serwer, na którym jest wyłączony celownik. Tobie to nie przeszkadza, ja takie, serio, to w tej grze jest celownik. I od tamtej pory, kiedy mam grać właśnie w Call of Duty 4 Modern Warfare, to muszę grać z wyłączonym celownikiem, bo po prostu nie umiem w tym tytule przestawić się na to, obrócić swoje głowy o 180 stopni, aby uznać, że w tej grze nie ma, jest celownik. Szczerze powiedziawszy, to jest takie troszeczkę śmieszna historia właśnie, że osoba, która nie grywa w FPS-y i w ogóle,
nagle siada po raz pierwszy do jakiegoś FPS-a i dobrze mu idzie i się okazuje, że jeszcze gra na utrudnionej wersji tego FPS-a, bo nie wykorzystuje celownika i innych rzeczy, które są zaimplementowane w grze i w ogóle wow, o co chodzi. Dobra, weźmy sobie Sharp Plug, Charge with Blood. Już nie będę taki, na pewno sobie to zakupimy. Mamy troszeczkę, wiecie, mamy troszeczkę kasy, którą na pewno wydam, bo nie wydawanie kasy i chomikowanie jej może być dla nas groźne. Naprawdę bardzo groźne, bym powiedział, nie, paznokieć matki. Nie, nie biorę tego, nie biorę tego trinketa. I Gerdy, teraz zastosuję się do twojego polecenia, drogi Mateuszu, i będę walczył z Gerdejem, stojąc u góry za nim, bo on wtedy spawnuje podobno przeciwników. Nie, nie mogę. Sorry, Mateusz, ale... Sorry, Mateuszu, łamany na musarze, ale... ale kurczę, no... nie mogę. Nie mogę, po prostu nie mogę. Walka z Gerdejem dla mnie w dalszym ciągu odbywa się w sposób staromodny, taki jak w oryginalnym Isaacu, to znaczy ewentualne bieganie wokół, ale ataki odbywające się gdzieś tam od lewej i prawej strony Gerdeja i czasami od dołu, i szczerze powiedziawszy wychodzi mi to lepiej, dlatego, że w taki sposób walczyło się kiedyś z Gerdejem i dla mnie to jest najbardziej naturalny, że tak powiem, sposób walki z nim. Dlatego też, no, sorry, wiem, że to jest jakaś tam dobra rada odnośnie Isaaca, ale no nie mogę się do niej zastosować, bo grałem w oryginalnego Isaaca i tam troszeczkę Gerdej działał inaczej i starego nawyku niestety się nie da aż tak łatwo wyplenić i zmienić. Pageant Boy, tak sobie. Szczerze wam powiem, że możemy zagrać bardzo niebezpiecznie, bo mamy Guppy Scholar. Jeżeli weźmiemy za 3 serca Guppy's Head, to będziemy mieli 2 części z bycia Guppym, a jeżeli weźmiemy jeszcze Guppy's Hairball, no to wtedy zostaniemy się Guppym. O tak, moi drodzy, i właśnie staliśmy się Guppym. I niestety, no naszą kupę muszę zostawić. I powiem wam, że wolę właśnie być Guppym, bo... bo powiedzmy sobie szczerze, że bycie Guppym ma dość duże plusy. I tak, zobaczcie, w jak szybki sposób wszystkie życia, które mieliśmy, przepieprzyliśmy na to, żeby stać się Guppsterem. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mawia pewne, że tak powiem, porzekadło. I szczerze powiedziawszy, to wyjdzie nam na zdrowie. Zobaczycie, że... dobra, zobaczmy, co robi ta Health Downgrade. No, akurat ta tabletka bardzo nam nie wyszła na zdrowie, trudno się mówi. Cóż, i walczymy z Pride'em. Au! I teraz to było bardzo niebezpieczne. Destruction brings coś tam, Ekwas. Ale, no, tak jak widzicie, nasz damage się podniósł i to... w bardzo dużym stopniu. Więc może przejdźmy dalej. Mam tylko nadzieję, że nie umrę śmiercią tragiczną na następnym piętrze, bo to by było po prostu straszne, bo naprawdę mamy mocne podwaliny do tego, żeby zwyciężyć. I szczerze powiedziawszy, teraz muszę się bardzo, ale to bardzo pilnować, żeby właśnie nie umrzeć. Mam 2 klucze, nie przepieprzę tych 2 kluczy, droga gro. Tylko po to, żeby wejść do albo skarbca, albo pokoju Isaaca. No, nie mogę tego zrobić. Sorry, nie w tym momencie. I to może dać nam Spirit Cards, ale może też nas zabić. Dlatego na razie zagrajmy, że tak powiem, troszeczkę bardziej bezpiecznie. I spróbujmy właśnie uzupełnić sobie troszeczkę nasze Spirit Hearts'y i temu podobne rzeczy. I to pomieszczenie powinno być bardzo łatwe, szczególnie, że mamy wysoki damage, high damage, że tak powiem. I
i mnóstwo much. I Ankh się bardzo przyda, bo na pewno jeden raz na 100% się zreinkarnujemy, wskrzesimy. Umrzemy i będziemy mogli powrócić do żywych. Umrzemy jeszcze raz. Nie wiem, jak Blue Baby może umrzeć po raz drugi, ale spoko. Zobaczcie, ile już much wokół nas krąży, więc... Wow. Więc to się zaczyna naprawdę robić ciekawe i fajne. I rzeczywiście to zaczyna grać na naszą korzyść. Bycie gapsterem. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to zaczyna powoli wyglądać. Przy okazji sobie zobaczmy. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie na przykład sklep i schoolboye, schoolkidy nawet bym powiedział, bo tak oni się nazywają. I wow, to jest pomieszczenie, w którym naprawdę nie chcę przebywać i chciałbym z niego jak najszybciej się wynieść. I mnóstwo kasy. A kasa równa się, jak zapewne wiecie, równa się łakocie w sklepie, o ile sklep okaże się dla nas dobry. I wow, naprawdę, naprawdę czuję się dobrze tutaj, ale walka z bossem, to no może gdzie jesteśmy, katakumby 2. Katakumby, a potem są dopiero głębiny. Dobra, idziemy walczyć z bossem. Jest to The Husk. Nie jest on, nie sprawi on nam problemu z tego względu, że The Husk jest słabym bossem. Ma bardzo mało życia. Tears Upgrade plus Shot Speed Upgrade to jest idealne. Jeszcze do tego Krampus. Wow, gro, serio? 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 Krampus. Jak dostaniemy Krampus, sklep to się załamie. Wolałbym rzeczywiście w tym momencie Lamp of Coal, bo nasze... Dziękuję, gro, że mnie posłucha. Nie, to jest coś dziwnego dzisiaj z tą grą. A Lamp of Coal, nasze muchy będą bardzo zeskalowane siłą, więc rozumiecie, dlaczego chciałem Lamp of Coal zamiast takiego... takiego, jak on się nazywa... Krampus Head po prostu by nam się w tym momencie nie przydała, byłaby po prostu nieużyteczna. I walczymy z Gridem. Nie boli mnie to jakoś, z tego właśnie powodu, że Grid da nam kasę. Nie biorę złamanego tego, nie biorę złamanego... złamanego tudzież pękniętego magnesu z tego powodu, że ten przedmiot może, ten trinket może nas troszeczkę wyruchać. Wolę zostać z moją cystą, czy jak to się tam nazywa, i najprościej rzecz ujmując udać się na następne piętro. To było naprawdę szybkie piętro, moi drodzy. A i powiem wam, że nie picie Berna przez bardzo długi czas rzeczywiście sprawiło, że miałem chęć napić się tego. I teraz dla osób, które powiedzą: Mac, pijesz energetyki, serio, itp, itd, etc, etc. Powiem wam tak, nie pijam energetyków na co dzień. Nie pijam tych energetyków również na to, również dlatego, żeby, wiecie, pobudzić się czy coś w tym stylu. Nie, bo to na mnie nie działa. To jest właśnie cały problem, że te wszystkie energetyki nie działają do mnie, na mnie. Po prostu traktuję energetyka jako Fantę, Mirindę albo jakiś inny z takich napojów słodzonych. I no, pijam bardzo rzadko, a jak już pijam, to właśnie albo Berna, albo coś jeszcze innego. Rockstara bodajże niebieskiego, bo po prostu mi smakują. Teraz ktoś powie: Boże, jesteś dziwny. Smakują ci energetyki. No, sorry, ale każdy ma swój gust. Tak samo uwielbiam jeść ramen i uwielbiam jeść sushi. Normalne sushi, z czego najbardziej mi smakuje sushi w postaci tego, w postaci węgorza na słodko, w czarnym bodajże sezamie. To jest tak pycha, to jest takie słodkie. Ja bym to mógł jeść zamiast słodyczy, bo jest naprawdę słodkie i naprawdę bardzo, bardzo sycące.
Więc wiecie, mógłbym to jeść po prostu non-stop, ale no... finansowo bym nie wyrobił. I... wow, serio? Dobra, weźmiemy to, split shot, z tego względu, że będziemy mieli troszeczkę silniejszy nasz ten, nasze łzy. Ogółem to jest najśmieszniejsze, że w oryginalnym Isaacu split shot sprawiał, że nasze łzy były słabsze, a tutaj nie zmienia nam siły naszych łez split shot. Tylko dodaje do nich dodatkowe obrażenia w postaci tego, że po rozdzieleniu się, no, zadają dodatkowe właśnie obrażenia te łzy. Więc to jest takie nie tyle podmiana, co raczej sprawienie, że przedmiot wreszcie zyskał wartość i wreszcie w jakiś tam sposób warto go brać. Wow, zapomniałem, że nie mogę przelatywać przez... nieruchome plujki i widzę, że z tej strony poziomu nic na mnie nie czeka. To jest Necropolis 1, więc może być kiepsko z bossami. Wow, i może też być kiepsko tutaj, ale wow. To było bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, bym nawet powiedział, dlatego wolę nie. Wolę żywych bomb jakoś ze sobą nie mieć i... au! No, o tym właśnie mówiłem. Wolę żywe bomby niż bomby Trollolo i straciliśmy jedno z lepszych zabezpieczeń, jakie mogliśmy mieć. Trudno się mówi. Żyje się dalej i próbuje się coś ugrać większego... no, po prostu w kolejnych pomieszczeniach. Spróbować odegrać się w jakiś sposób i... wow! Moi przyjaciele, czyli Maskim Kimiego, które w tym momencie po prostu zjadłem. PhD. Tak. Better Pills. Z tego względu, że będziemy widzieć, co robią dane tabletki. Czyli tabletka HP Downgrade będzie teraz tabletką HP Upgrade i tak dalej, i tak dalej. Feromony nie są dobrą tabletką, to od razu wam powiem i szczerze nie mamy żadnych więcej tabletek tutaj. Bardzo dobry sklep, wydałem troszeczkę kasy, nawet wiecie co zrobimy w taki sposób, że 3 centy przeznaczymy do Donation Station. Będziemy teraz znowu przejść ku kolejnemu upgrade'owi naszego sklepu. I mamy dodatkowe 5 centów. Damy 2 centy tutaj, a za 3 centy kupimy sobie ten kluczyk, bo zawsze mi lepiej mieć więcej kluczy niż mniej. I walczymy z wojną. I tak. I teraz powiedzcie, że nie jestem OP. Tak, muszę to jeszcze bardziej komentować. Cube of Meat. Super. Mamy też deal z szatanem, który na pewno nam się opłaci. Z tego względu, że... trzy Spirit Cards w zamian za to, że będziemy mieli non-stop włączoną zdzirę babilońską. Wiecie co, po raz drugi nie zaryzykuję z tego względu, że obawiam się, że przegnę. Przegnę z ryzykowaniem, bo wiecie, ja ze skrajności w skrajność przegnę z tym ryzykowaniem i zginiemy. Wiem, że mamy jedną możliwość zmartwychwstania za pomocą Ankha i drugą możliwość ewentualną za pomocą Guppy Scholar. Ale no, w tym momencie, gdybym to próbował zrobić, na pewno by to się odbiło. Aż tak bardzo nie chcę kusić szczęścia i powiem wam, że nie będę tego żałował. Wiem, że zdzira babilońska mogłaby nam się przydać, bo zdzira babilońska przy Blue Baby działa non-stop, bo im mniej mamy, pamiętajcie, zdzira babilońska działa w taki sposób, że im mniej czerwonych kontenerów, musimy mieć jeden lub mniej czerwony kontener, żeby zdzira babilońska się aktywowała. Jesteśmy Blue Baby, nie mamy w ogóle kontenerów z życiem, więc po prostu ten przedmiot jest non-stop aktywny. Pójdziemy walczyć sobie z dwoma bossami i to jest Isaac's Fork.
tak bardzo przedmiot, tak bardzo trinket, który jest mi nieprzydatny i nigdy nie był mi przydatny, że po prostu no ustawa przedmiotu tego wręcz nie przewiduje. I szczerze powiedziawszy, fajnie by było, gdyby moje muchy właśnie zaczęły namierzać wrogów, bo wypluwam ich dużo. Wokół mnie dużo ich też po prostu się znajduje, a mogę ich zespawnować nieskończoną ilość. Znaczy się, podobno jest skończona ilość tych much, które za nami latają i wynika to ze względu tego, że możemy zawiesić grę. Po prostu gra się skraszuje, jeżeli tych much będzie za dużo. Tam trudno, będziemy jedynie kontynuować, dlatego lubię nowego Isaaca, bo jeżeli gra by nam się skraszowała, no to będziemy kontynuować ją, mamy możliwość kontynuacji i wow, czy wszystkie nasze muchy zdechły, czy co? I co to jest? Czy to jest ten przedmiot, o którym myślę? Big fan, Fat Protector. Tak, to jest wielka mucha, która orbituje wokół nas tak samo jak Cube of Meat, tylko że jest ona w cholerę gruba i dodajmy do tego bardzo, ale to bardzo powolna, więc to jest bardzo powolna ochrona przeciwko przeciwnikom. Więc raczej nie nastawiajcie się tutaj, że ona nam jakoś będzie bardzo dużo zbierała tych obrażeń. Jasne, jeżeli będziemy walczyć z takim Isaaciem, który strzela w nas raczej z jednego kierunku, no to to się przyda. To się bardzo nawet przyda, ale z innymi przeciwnikami no aż tak bardzo to się nie przydaje. Fajnie, że będziemy mieli jakąś tam dodatkową ochronę, jasne, ja się z tego ogromnie cieszę i cieszę się, że znowu mamy ten przedmiot, bo mieliśmy go bodajże tylko i wyłącznie raz i tyle. I wiecie co? Soul Container? Nope, nie wezmę go, wezmę sobie za to Spirit Cardsa i podziękuję sklepowi. Był dobry, cieszę się, że tyle sklepów odwiedziliśmy w ciągu trwania tego rana. I szczerze, idziemy szukać matki i spróbujmy z matką zwyciężyć, co nie powinno być aż takim wielkim problemem. Nic więcej już nie mam do roboty na tym piętrze, więc po prostu idziemy walczyć. Błękitna matka. Nie lubię błękitnej matki i szczerze wolałbym walczyć w tym momencie czerwoną matką, albo zwykłą matką. Ma ona najmniej życia, ale spawnuje najsilniejszych przeciwników. Dobra. Teraz, żeby nie spieprzyć, Polaroid. Super. Fate Chosen. Czarna materia, albo... szczerze, weźmiemy czarną materię. Chciałem powiedzieć, że nic nie weźmiemy, ale skoro deal z szatanem dał nam dwa Spirit Cards za free, to mogę je równie dobrze wydać na to, żeby kupić czarną materię i mieć przeraźliwe, że tak powiem, strzały i po prostu będziemy przerażać dodatkowo wrogów. Wow! Powiem szczerze, że walka z Isaaciem, jeżeli ja czegoś krytycznie nie spieprzę w tym momencie, nie powinna, wiecie, nie powinna być jakaś taka przeraźliwa. Może nam sprawić problem, rzeczywiście, jeżeli nie będę uważał, ale, jak widzicie, co robimy z bossami, wow, większość much po prostu przebiła się przez pojedynczego czerwonego monstro. To wyglądało zabawnie. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. Nie, bomba trollololo. Nie, moi drodzy. Ta bomba... Nie możemy. W ogóle też ciekawa sprawa. Zobaczcie, tak ogólnie, bo wy nie wiecie, ale
od momentu, kiedy ja ostatni raz nagrywałem Isaaca, troszeczkę minęło i w międzyczasie, że tak powiem, wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy, ale na pewno dostaniecie o tym jakiś update czy coś w tym stylu. Nie będę, wiecie, nie będę tutaj bawił się w jakieś tam romansidła i opowiadał wam, co się zdarzyło pomiędzy ostatnim odcinkiem i jak długo nie nagrywałem Isaaca, ale gdybym nawet wam powiedział, byście zobaczyli dzisiejszą moją formę, to nie uwierzylibyście, że tak długo nie grałem w Isaaca. W ogóle ja chyba przez ostatnie półtora tygodnia prawie w ogóle w nic nie grałem. Dobra, teraz usiadłem sobie bodajże dzisiaj mamy czwartek, tak, nie, dzisiaj mamy środę jeszcze. To wczoraj usiadłem, słuchajcie, po półtora tygodnia niegrania w nic, zakupiłem sobie Cities Skylines, na które byłem bardzo, ale to bardzo napalony, bo uwielbiam buildery i po, że tak powiem, SimCity, tym najnowszym, które jest fajne, tylko że ja się nie odnajduję i dla mnie te miasta są za małe i serio, ja po jakichś 2 godzinach grania w SimCity właśnie to miałem prosperujące 4 miasta, w pełni prosperujące, które na dodatek każde sobie tam jakoś pomagało nawzajem. Te wszystkie miasta, tak wiecie, działały na zasadzie takiego suwaka, jedno bez drugiego by nie istniało. I powiem wam szczerze, że wow, że naprawdę tak troszeczkę poczułem niedosyt po SimCity 4 i pozostałych SimCity, tych starych. I no szczerze powiedziawszy, no chciałem zobaczyć właśnie coś innego. I byłem bardzo napalony na właśnie Cities Skylines. No tylko oczywiście pieniądze no nie pozwalały mi, aż fundusze nie pozwalały mi na zakup tej gry, ale no, z racji pewnych rzeczy, które się ostatnio podziały, powiem wam, że no, byłem w stanie to sobie zakupić, tam troszeczkę pieniędzy wyłuskać i kupić właśnie, no właśnie tą grę. I szczerze powiedziawszy, cieszę się z tego, bo po prawie 2 godzinach grania ja się już w tą grę wciągnąłem i stwierdzam, że ona jest naprawdę trudna. I najlepsze jest to, że twórcy na samym początku razem z grą instalują się nam 3 mody, w tym modyfikacja, która sprawia, że podnosi się poziom trudności gry. I stwierdzam, że to jest naprawdę takie miły gest ze strony twórców i jestem za, przeciw i w ogóle całym sobą popieram tą grę. I jeżeli lubicie City Buildery i ogólnie takie gry ekonomiczne typu SimCity, to szczerze wam polecam tą grę. Ta gra jest po prostu aż warta grzechu. A nie jest też taka jakaś droga znowu, bo można już ją spokojnie dostać za 70 parę złotych w postaci klucza. Dobra, lock up, pretty fly, speed upgrade nie i speed upgrade nie. Nie będę brał speed upgrade'ów, bo czuję się bardzo dobrze z tą siłą, którą posiadam. Więc podziękuję po prostu, szczerze od serca podziękuję grze za kolejny speed upgrade i naprawdę much to my mamy co niemiara. I nie biorę Bob's Rotten Brain, bo to się nam wielokrotnie odbiło negatywnie, chyba że pomyliłem Bob's Rotten Brain z flu, a flu bardzo by nam w tym momencie pomogła. Nie skomentuję tego, co właśnie zrobiłem. Zobaczcie, ui, wianuszek much. Halo of Flies bym nawet powiedział, haha. Haha, super, po prostu gra naprawdę dzisiaj ma jakąś wyjątkowe dobre serce. I najprawdopodobniej, właśnie, chciałem powiedzieć, że najprawdopodobniej tak już słodko nie będzie, jak pójdziemy walczyć z Eclipse,
Ale słuchajcie, ja dobrze nie zacząłem walczyć z It Lives, a on nie ma już połowy życia. Moje muchy, po prostu skalowanie się siły moich much z... ze wszystkim. Mama's Voice, achieved. A, przeszliśmy całe utero bez otrzymywania obrażeń. O, w mordę. Mi się to nie udało w oryginalnym Isaacu nigdy, to było dla mnie za trudne. A teraz od tak sobie po prostu to zrobiłem. Okej, może być. Nie, ja się tutaj w ogóle, wiecie... Pretty Fly, jasne, że tak. Ja w ogóle tutaj się nie będę kłócił z nikim i wiecie co, pójdziemy pokonać Isaaca, po prostu. Po prostu, idziemy walczyć z Isaaciem i szczerze powiedziawszy, pomieszczenie, które nie za bardzo mi podchodzi, bo tak jak mówiłem, te duchy kojarzą mi się i one rzeczywiście są easter eggiem związanym z tutaj akurat Luigi's Mansion, grom z serii Mario, w którym to my ratowaliśmy jako Luigi Mariana i to była gra startowa z świata Mario na GameCube'a, więc haha, i te duchy rzeczywiście są nawiązaniem do tej gry, więc wielokrotnie, kiedy chciałem to powiedzieć, po prostu miałem rację, ale nie chciałem tego powiedzieć ze względu na to, że obawiałem się, iż mogę strzelić jakąś gafę, bo może twórcom nie o to chodziło, a ja próbuję po prostu, wiecie, szukać tutaj jakiegoś easter egga albo czegoś w tym rodzaju. Jak się okazało, rzeczywiście miałem rację i się z tego powodu cieszę, że zauważyłem taki easter egg, który no dla niewprawnego oka w ogóle easter eggiem nie jest, tylko po prostu kolejnym przeciwnikiem, że tak powiem. Ale właśnie wracając, no słuchajcie, nie miałem nawet okazji kontynuować mojej gry w New Super Mario Bros. U, które naprawdę mi się spodobało i naprawdę mnie, szczerze powiem wam, wciągnęło. I aż nie mogę się doczekać, kiedy znowu usiądę do tej gry i kiedy sobie pogram również w Raymana Legends, którego mam nadzieję, że za jakiś czas będę miał na to Wii U i będę w stanie sobie, wiecie, pograć i w ogóle nacieszyć się tym, że mam konsolę kupioną dla jednej gry. I tak jak wam mówiłem, to jest właśnie rzecz, którą już wspomniałem na początku tego odcinka i teraz do niej wracam. Ja jestem typem gracza, który po prostu kupuje daną platformę dla jakichś określonych tytułów. PS4 kupiłbym właśnie dla Bloodborne'a, a Wii U kupiłem dla Raymana Legends. Xbox One kupiłbym dla serii i Xboxa 360 kupiłbym po prostu dla serii gier Halo i... przy okazji odblokowaliśmy kostkę sześciościenną, tak woli ścisłości. I teraz spójrzcie do góry, widzicie te drzwi? Jeżeli udałoby nam się pokonać dwukrotnie anioły i zdobyć dwie części klucza, to za tymi drzwiami kryje się Mega Shalan. To taki spoiler dla was. I zobaczmy, co my tu mamy. Chemical Peel... Dobra, weźmiemy sobie Chemical Peel, Damage Upgrade. Weźmiemy sobie... Best Bud, Sworn Protector, weźmiemy też sobie Deadbeard, Protective Body i weźmiemy sobie Concussive Tears, co naprawdę daje nam bardzo OP połączenie, bo pamiętajcie, że jeżeli bierzemy przedmiot, który nakłada nam jakiś efekt na nasze łzy, to nasze muchy się z tym skaluje, ich siła, więc... wszystkie przedmioty, które po prostu dorzucają wam na wasze łzy jakiś efekt, są zarazem, no, skalarem siły naszych much. Więc podziękujmy państwu i po prostu... teraz rozumiecie, dlaczego ja uważam to, co zrobiłem, za troszeczkę za bardzo OP, ale Blue Baby kontra Blue Baby, to będzie naprawdę śmieszna walka. Chociażby ze względu na to, że po raz kolejny walczę z Blue Baby bez jakiegoś większego przygotowania, po prostu z marszu idziemy walczyć z Blue Baby. Z marszu pokonaliśmy Isaaca, teraz z marszu pokonamy Blue Baby'ego. Ja tak naprawdę tej walki po raz kolejny nie docenię i będzie trwała krócej niż ustawa tak naprawdę przewiduje w tym konkretnym wypadku. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? No,
tak jak już powiedziałem, no ja jestem graczem, który kupuje daną platformę dla konkretnych gier. PlayStation 2 odkupiłem od znajomego tylko po to, żeby pograć w Rayman Revolution, czyli tego, wiecie, takiego prawilnego Raymana 2, remaster Raymana 2 powinienem powiedzieć na właśnie PlayStation 2 i wow! Czy Daddy Longlegs na mnie stanął? Bo jeśli tak, to nie odczułem tego. Ale to wyglądało zabawnie. Okej, walczymy też z mózgiem, z dużymi mózgami. W ogóle zastanawiam się, w którą stronę właśnie będzie boss i dobrze, że chociaż tutaj sprawdzę, czy po tej stronie może bossa nie ma. Znaczy, Blue Baby'ego nie ma, właśnie, bo obawiam się, że może takie coś się zdarzyć, że wiecie, stwierdziłbym, a tutaj bossa nie będzie, bo mapa na to nie wskazuje, a się okazuje, że właśnie tutaj jest Blue Baby. Teraz będzie bardzo śmiesznie to wyglądać, bo walczymy z Blue Baby, będąc Blue Baby. O mój Boże, walka stulecia! Blue Baby kontra Blue Baby, to wygląda, to serio, wygląda dość śmiesznie. Ale zarazem, no, nie powiem, że ta walka będzie taka super prosta, bo wiem, że Blue Baby się będzie teleportował w nasze pobliże, ale nie tak jak ostatnio, że nie wiedziałem, co z nim zrobić, bo ostatnio jak z nim walczyliśmy, to mieliśmy magnetyczne łzy, więc przyciągaliśmy go w swoim kierunku. Jakby to wam powiedzieć, pokonaliśmy po raz drugi z marszu Blue Baby'ego i serio, ten run był OP. To się przyznaję bez bicia. Czasami zdarzają się OP runy, z których po prostu ja jestem zadowolony z tego względu, że udało mi się go przejść i nie spieprzyć kompletnie, bo wiecie, że ja nawet OP runa potrafię spieprzyć, ale no, są takie rany OP, które niestety są zbyt OP i aż boli, bo troszeczkę jesteśmy za silni, ale może to i lepiej, bo gdybyśmy, wyobraźcie sobie, w takim ranie jak teraz podeszli do walki z Mega Szatanem, to na pewno bylibyśmy przygotowani do tej walki, ale no niestety tym razem znowu nie walczyliśmy z Mega Szatanem, bo mieliśmy tylko i wyłącznie deal z Szatanem, a nie tędy droga. Musimy mieć deal z aniołem, żeby odblokować walkę z szatanem z powodów fabularnych, o których sobie powiemy tam kiedyś, kiedy rzeczywiście uznam, że dzisiaj próbujemy walczyć z aniołami i tak dalej, etc., etc. Ale słuchajcie, zanim zakończymy, to w lewym górnym rogu macie seed tego rana. Gdybyście chcieli spróbować i zobaczyć, czy wam może uda się uzyskać jakieś inne efekty, grając inną postacią i na przykład, że dostaniecie inne przedmioty, albo nie wiem, albo że dostaniecie, że będziecie troszeczkę inaczej to wszystko robić i na przykład tak jak ja nie skorzystałem z Dice Rooma, to wy na przykład skorzystacie z niego i otrzymacie jakiś zupełnie wynik końcowy inny niż ja, albo zamiast pójść walczyć z Blue Baby pójdziecie walczyć, przepraszam, z Isaaciem pójdziecie walczyć z szatanem, a następnie zejdziecie poniżej Sheola do Negative Space'a i będziecie walczyć z bossem, który tam się znajduje. Ja spróbuję już w następnym odcinku właśnie tam pójść, bo mamy kostkę sześciościenną, czyli możemy zacząć to, co ja lubię najbardziej, czyli taką troszkę inną grę w Isaaca, która wam się też, jeżeli pierwszy raz widzicie tą serię, na pewno wam się spodoba, bo będziemy grać troszeczkę bardziej strategicznie, ale dość już mojego ględzenia. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, a nawet jeśli nie, to fajnie by było, gdybyście go ocenili i napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób, ponieważ wasza ocena lub wasz komentarz bardzo, ale to bardzo pomagają mi w tworzeniu kolejnych odcinków, a także ulepszaniu mojego komentowania, polepszaniu go i wiecie, zawsze mogę wspomnieć na przykład jakiś temat, o którym wy chcielibyście usłyszeć, a niekoniecznie ja wpadnę na to, żeby o nim pogadać. Anyway, dziękuję wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, przyjaciołom, matkom, żonom oraz kochankom, trzymajcie się, cześć!